Siemano, w nowym odcinku na kanale. Tak nie może być, bo mi gogle parują. Dzisiaj małe omówienie, troszkę sobie pojeździmy. Pita kupiłem nie tak dawno, jakiś tydzień temu, a już jestem z nim tak oswojony na maksa. Fajnie się nim jeździ, jedyne rzeczy, które by pasowało w nim porobić, tego w końcu umyć. No i tą dźwignię przestawić, bo ona jest, widać, że leciutko wyżej niż powinna być, a to mi bardzo przeszkadza, chociażby w jeździe na kole. Nie byłem go, a ostatnio nim właśnie jeździłem, jak pogoda była troszkę lepsza, nie wiem, może wam wrzucę coś z tej jazdy kiedyś, bo to była nawet taka, można powiedzieć, ostra jazda. Robiłem sobie parę podjazdów i w ogóle, no nie powiem, że się trochę zmęczyłem przy tym, no ale co? Fajny motocykl, bardzo poręczny. Ogólnie to moje nastawienie do pitbike'ów było bardzo słabe. Stwierdziłem, że nie ma sensu się w to pchać, bo to jest za małe. Nie mam pewnie mocy, więc bardzo ciężko będzie o tym w terenie. Ale okazało się właśnie, że jest zupełnie na odwrót niż myślałem. Kupiłem Pita, jestem zadowolony. Też po fajnej cenie go kupiłem, jest to 2020 rok, więc prawie salonówka. O, i sprawuje się póki co bardzo dobrze. Co nie? UMRF. Pasowałoby go troszkę umyć, ale nie będę tego robił, ponieważ jest na minusie, aż 5 stopni. I poświrujemy sobie troszkę w terenie, zobaczymy jak sobie teraz radzi, jak jest troszkę zamarznięta ziemia. Bo ostatnio to było błoto jak fik. To bajora ostatnio było i było tragicznie. Dzisiaj jest na minusie, aż 5 stopni, ziemia jest zamarznięta. Też się nie ubierałem zbytnio za bardzo pod jazdę w terenie. Wziąłem sobie kurteczkę, spodnie. No i takie kurde buty zwykłe. Zapraszam do oglądania tego odcinka, mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście dacie potem znać, czy chcecie więcej odcinków z speedbike'em. Ekipa, z tego co wiem, w okolicach się coraz bardziej powiększa, więc będziemy mogli na kilka sprzętów sobie polatać w terenie. Nie martwcie się, jazda na supermoto zostaje, Suzuki zostaje u mnie. Jedynie kupiłem sobie MRF-a. Mam zamiar na nim trenować, chciałbym wystartować chociaż w jednych zawodach. Tak na próbę zobaczyć, co się da, czy się da. Zapraszam do oglądania, zrobimy sobie parę przebitek i jedziemy dalej. W następnym odcinku będę wam mógł pokazać, jak to daje sobie radę w takim ostrzejszym terenie. Aha, dobra. No bardzo łatwo się tym manewruje. Więc dzisiaj odcinek będzie taki skupiający się bardziej na mojej opinii na temat tego Pita. No i co, jeździ się fajnie. Zamiata jak trzeba. Fajnie się jeździ. Małe zwinne gówno. Dobra, sam nie wiem gdzie pojechałem, ale jedziemy. Oho. O. Zawrócić z tym nie będzie problem w sumie. Gogle sobie ubiorę. Dobra. Trzeba stąd wyjechać. Jakoś. No kurde. Tu byłem, więc jedziemy w dobrą stronę. No i teraz chyba pomieszałem znowu trasę. Kurde, nie wiem skąd przyjechałem. Chyba stąd. O, chyba nie stąd. Nie ma to jak się zgubić na własnej wiosce. W zimie to zupełnie inaczej wygląda, to wiecie. Co tu krzak robi? Dobra, chyba jestem na dobrej drodze. O, jak to zamiata.
sam lód. Dobra, dobra. Wow, ja mu hamulec on. Dobrze jest. No najgorsze jest to, że mam podwójne rękawiczki. Jak chcę coś nacisnąć, muszę dwa razy tyle siły używać. Bardzo mnie ręce bolą. Ale na chwilę byliśmy się tylko przewieźć. Bo tam chyba 3 litry paliwa. Mimo tego, że 3 litry to jest pewnie jakiś cały bak prawie. Wohoho! Dobra, ja sobie jadę tędy. No to troszkę, kurde, kolejna, lód, śnieg. Najgorsze co może być. Wohohoho! Dobrze jest, daj mu ogień. Daję mu gazu, to nawet trakcji nie ma. O kurde! Powiem wam, że jest minus 5 stopni, a nie staje tak zimno. Nie jest ślisko. Tu pewnie będzie ślisko. No, tu musi być ślisko. Chociaż... Ogień, kurwa. Zajebiście. Dobra, tu jest lasek. Wjeżdżamy sobie. Można sobie taką ostatnią powrotną trasę strzelić tutaj w lesie. Dobrze, ale wolałbym jeszcze sobie pojeździć, jakby tego śniegu nie było. Opona troszkę taka do dupy. Ogień, kurwa. Zaczynają kamieniem, więc tu ślisko nie powinno być. Dobrze idzie. Zajebiście! Ale czy nie wjadę? Próbujesz? Nie wiem właśnie! Nie! Nie, chyba nie! Chociaż! No i zajebiście. Dobre meneliksy. Dobra, feedbackiem coraz lepiej mi idzie jazda na kole. Ups. Co tam robi policja? Po parkingu chyba sobie mogę tutaj jeździć. Znowu, zawsze jakieś komplikacje, nie będzie tak nigdy, k***a, że sobie pojadę w teren motocyklem bez papierów i się obejdzie bez policji. Nie ma takiej sytuacji, kurde, jeszcze chyba nigdy nie było. Zawsze, k***a, zawsze tak jest, zawsze. Kurde. No inaczej mógłbym tam przejechać, ale nie wiem, czy mi wachy starczy. No, zwinny ten pitbike nawet. Stoją tam. Ja sobie pojadę tędy. No przy połowie trochę, nie tam psy stoją. No ja tu obok cmentarza będę jeździł. No nie fajnie. Umyłbym sobie go, ale nie wziąłem kasy. A nie ma sensu myć, jak jest na minusie. Chyba, że się potem jeszcze jedzie jeździć. Surprise, motherfucker. Psy, znowu? Nie skręcili.
A im się chce. Im się chce mnie gonić. Im się chce mnie gonić, tak jak mi się chce uciekać. Czyli w ogóle. Była taka sytuacja, bo powiem. Jak jeździłem jeszcze 50, nie? Zrobiłem sobie tuning. Taki tuning na tamte czasy, jak to był. Malinka, większy gaźnik, lepsze łożyska. Nie miałem tablicy rejestracyjnej w moim Rieju. Stwierdziłem, że sobie pojadę do domu drogą główną, bo tam nie wiem, z kilometr może miałem. No i jadę sobie drogą główną i naprzeciwka jedzie policja. A ja byłem tak zestresowany, że policja, że zamiast jechać prosto już do tego domu, nawróciłem na środku drogi dosłownie przed ich maską. Tak, taki byłem zestresowany. Jedyną sytuację, jaką miałem w głowie, to taką, że mi zajadą drogę i nie będę mógł już uciekać, nie? Maską może i nie zawróciłem, ale tak 20 metrów przed nimi. No wracam na środku drogi i pełna p***a, ile się da. Ja byłem jeszcze taki debilem, bo nie miałem kierunkowskazów ani świateł. Ja jeszcze sygnalizuję, że skręcam. Sygnalizuję ręką, że skręcam, bo nie miałem kierunkowskazów. Wleciłem w pola, wjechali za mną. Ale to nie były pola, to była taka... Kurde, nie wiem, najchętniej to bym wam pokazał, gdzie to było, bo to nie było tak wcale tak daleko. Była wtedy zima, a ja miałem motocykl świeżo po remoncie. Ja się dziwię, że to się nie zatarło. Patrzcie, policja jedzie za mną, a ja normalnie tutaj sobie rękę wystawiam, że chcę skręcać, nie? I skręcam. Tu swoją drogą często stoją. Kiedyś tam na filmie mówiłem, że mnie tu złapali. I tutaj już oni jadą za mną, a ja tutaj gaz w opór, nie? A była zima, było pół metra śniegu, a ja miałem łysy opony w tym krosie. A czy krosie? W tym Rieju, ale na kostkach to było. Pamiętam do tej pory, tutaj była taka zaspa na prawie metr, że pitbike'a by prawie zakryło, nie? Tutaj, to była taka zaspa. I ja wiedziałem, że przez tą zaspę nie przejadę, jak zahamuję. I słuchajcie, ja tu miałem dobre 80 na godzinę. I się tak wbiłem w tą zaspę i w połowie zaspy utknąłem. A policja już tutaj, tu gdzie to auto. I słuchajcie, gość wysiada z auta, nie? A ja normalnie schodzę z motoru, pcham gaz w opór, jak kurde w jakimś filmie, nie? Już tam wziąłem ten pęd, pojechałem z tej zaspy, wskakuję na ten motocykl. Ja się dziwię, czego ja się nie wywaliłem, nie? Mi tu ciężko jechać szybciej niż 20 na godzinę pitbike'iem. Wtedy na łysych oponach ja tę tu czwórkę zapiąłem już, ale ja wtedy jaja miałem. Dzisiaj bym tak nie zrobił, nie ma opcji. No lód. Dobra, na czym ja skończyłem? Motocykl miałem odstawić na dobry miesiąc czasu, nie? To było na takiej zasadzie odstawia, żeby tam trochę sprawa ucichła i tak dalej. Ale nie, ja byłem takim debilem, że ja stwierdziłem, że ten motocykl trzeba dotrzeć. I na drugi dzień nadal sobie pyrkałem po wsi, nie? Chociaż tak patrząc z perspektywy czasu, uważam, że bardzo dobrze zrobiłem, bo nie wyniosłem z tego żadnych konsekwencji, nie miałem przez to żadnych problemów. Nie popieram, że w ogóle, żebyście takie coś robili, bo teraz z tego co widzę, duże kary są za takie coś, ale wtedy to nie, wtedy to za ucieczkę, co było? Nic nie było za ucieczkę, mogli pod nam przyjechać, co najwyżej i rodzicom naopowiadać. Pięć lat temu jakieś to było. To nie zapomnę tego do końca życia. Zaczyna się powoli ciemno robić. Ja zawijam teraz na chatę. Odcinek jazdy pitbike'em, no sami widzicie jak wyszedł. W następnym odcinku oczywiście więcej terenu sobie zaczerpniemy. Mam już co prawda materiał nagrany. Moje zapoznawanie się z tym pitbike'em było na takiej zasadzie, że ubieram wszystko co się da. Stare ochraniacze, stare buty. A tym pitbike'em to się szło kuźwa jak burza, mimo tego, że było błoto wszędzie. Jakieś bajora, podjazdy nieudane, przez to opony oczywiście, bo to wiadomo. Widzimy się w następnym odcinku po prostu, do następnego. No i co, no i siemano, ja tu tam w***ę trochę.